W nowym modelu Mitsubishi Eclipse Cross została zastosowana nowa, zmodernizowana wersja napędu SAWC, doskonale znanego chociażby z modelu Lancer Evolution. Dzięki temu samochód zapewnia nam doskonałą trakcję, przyczepność, niezależnie od warunków drogowych. Ma dużo takich przyjemnych nowości, które absolutnie nie odwracają uwagi od jazdy. Jest to przezierny wyświetlacz, który pozwala na obserwację wszystkich parametrów istotnych podczas jazdy bez odrywania wzroku od drogi. Drugie rozwiązanie to jest tak zwany system SDA, czyli taki system z 7-calowym, dużym, pięknym wyświetlaczem, który współpracuje z telefonami komórkowymi, zarówno w systemie Apple Car, jak i Android Google. Można go też obsługiwać takim specjalnym gładzikiem dotykowym, czyli czymś znanym nam bardzo dobrze z laptopa. Te systemy są bardzo takie intuicyjne, bym powiedziała. No ja jestem zachwycona, uwielbiam SUV-y za to, że mają bardzo dobrą widoczność i jako kobieta, która nie jest specjalistką za kierownicą, czuję się w nich bezpieczniej, czuję się pewniej na drodze, czuję się odważniej. W nowym modelu Mitsubishi zostały zastosowane systemy asystenta jazdy, takie jak chociażby wykrywanie ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu, czy też monitorowanie martwego pola w lusterkach bocznych samochodu. Jednym z dodatkowych elementów, który został jeszcze zastosowany w samochodzie, jest zintegrowany system Auto Stop and Go z aktywnym adaptacyjnym tempomatem, dzięki czemu możemy korzystać z tego układu nawet w przypadku gęstego ruchu. Możemy oglądać samochód z lotu ptaka. Jest to układ wspomagający przy parkowaniu tak zwanych kamer 360 stopni. Jeździłem już tym samochodem. Miałem okazję sprawdzić go kilka razy podczas jazdy testowej na drogach publicznych i torze wyścigowym. Ma bardzo sportowy charakter, jest bardzo szybki. Jestem więcej niż pewien, że przypadnie do gustu polskim kierowcom. Produkcja tego modelu zacznie się dopiero za 3 miesiące, na początku października, a pierwsze sztuki tego samochodu, Mitsubishi Eclipse Cross, przyjadą do polskich salonów w grudniu. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy zaprezentować pierwszy z 3 modeli samochodów. Kolejne pojawią się w najbliższym czasie.